Nathan i Max chcą skłócić przyjaciela z dziewczyną. Chłopcy są przekonani, że gdy Krzysiek rozstanie się z Marysią, to znowu będzie spędzał z nimi czas, grając na konsoli. No, sorry, że wczoraj nie pograliśmy. Na pewno to nadrobimy, gdy tylko miał wolne południe z Marsi. No właśnie, może dzisiaj. Dzisiaj idziemy z Marsią do galerii. Musimy porozmawiać. Tylko nie denerwuj się. Marysia nie jest z tobą, bo jej się podobasz, czy coś takiego. Nie, no co ty, świetnie się dogadujemy. Posłuchaj, my ją do tego namówiliśmy. Widzieliśmy z chłopakami, jak jesteś smutny i poprosiliśmy Marysię, żeby z tobą chodziła. Co takiego? No tak, ona jest z tobą z litości, a nie dlatego, że się jej podobasz. Ej, czemu jej to powiedzieliście? No bo wywaliłeś focha na cały świat, odwołałeś się u pani na konsoli, więc pomyśleliśmy, że gdy do ciebie Maryśka przyjdzie, to humor ci się poprawi. Wy jesteście jacyś nienormalni. Nie no, Krzysiek, weź, no zaczekaj. Jezu. No weź, no nie przestań. Nie gadaj już ze mną. Ogarnij się trochę, chłopaku. Jezu, przestań, co ty? Co wy robicie? Co się dzieje? Zostaw mnie. Ej, Krzysiek, powiedz mi, co się dzieje? Tobie? Przecież jesteś ze mną z litości, dlatego że moi super koledzy cię o to poprosili. To nie był mój pomysł. No i dobrze, że mi powiedzieli o tym, że ci się podobam, bo dzięki temu jesteśmy razem. Już nie! Może być z litości z kimś innym. Weź przestań, nie jestem z tobą z litości. Co wy nagadaliście Krzysiowi? My powiedzieliśmy tylko prawdę. Dobra. Koniec tej kłótni. Pogadajmy normalnie, okej? Okay? Nie! Wszyscy mnie oszukaliście! Mam was gdzieś! Jakbyś nie odwoływał u panie na konsoli, to wszystko byłoby dobrze. Oj, dobra! Może się wszyscy pogodzimy, co? Nie! Nie wierzę wam! Mi też? Nikomu! Dać im wszyscy spokój! Krzysiek! Myślałem, że mam spoko kumpli i fajną dziewczynę, a okazało się, że to jest jedna wielka ściema. Jest mi mega przykro. Nie chcę z nikim gadać. Mam to wszystko gdzieś!